Siemano wszystkim. Zobaczcie, widzimy się dzisiaj ponownie z DJ-em Pleszem. I ponownie w Gdańsku. I ponownie w Gdańsku, tym razem na stoczni, dlatego że dzisiaj Plesz razem z Falconem grają z Siódemek, bardzo fajną imprezę. Zgadza się. Ja uwielbiam granie z Siódemek, bo to jest, tak jak już rozmawialiśmy wcześniej, coś innego w ogóle i coś, taka esencja DJingu. Mhm. Ale dlaczego się drugi raz widzimy, to ja zaraz powiem. Natomiast... ostatni raz się spotkaliśmy 9 miesięcy temu, widziałem, jak ciąża, rozumiesz? I coś się urodziło. I coś się właśnie urodziło, nie? Dlatego też tak stwierdziłem, mówię, że właśnie wtedy Plesz nie wydał żadnej taśmy. Miał plany, ale nie wydał żadnej taśmy, a w tej chwili ma nawet dwie. Tak jest. I jedna już została wydana, druga jest w zanadrzu, znaczy już też jest, ale jeszcze nie została puszczona do sprzedaży. Dzisiaj ją pokażemy. Natomiast chciałem zapytać cię o twój właśnie jeden z pierwszych mixtape'ów, który wziąłeś, bo pokazywałeś go też na Facebooku, u siebie na Instagramie. No i chciałem o niego spytać najpierw. Generalnie jaka jest geneza tego mixtape'u? No i w którym to było roku mniej więcej, o ile pamiętasz, i skąd go, że tak powiem, wytrzasnąłeś po tylu latach? O ten chodzi. Tak jest. Pyk, pyk. Pokaż. Zobaczcie. Zobaczcie jeszcze, co tu jest napisane. Korektorem, proszę tak. Ja was. I to jeszcze nie DJ Plesz, tylko DJ Przeplach. Przeplach. No, tak jest. Że jeszcze stara ksywka, można powiedzieć. Tak. Wiesz co, ja pamiętam, kiedy nagrywałem ten mixtape, bo to były moje przygotowania do matury. Aha, okay. Tak się przygotowywałem, że... Jak każdy chyba. Nagrałem taśmę. I no do tego miksu już się tak przyłożyłem. Ja wcześniej wydałem trochę miksów na kasetach, ale one były bardziej dla znajomych. Gdzieś się porozchodziły po Nowej Hucie. Także jak ktoś ma, to bardzo chętnie bym pożyczył, żeby chociaż przegrać. Także dla znajomych poszło. Sam robiłem okładki, całe nagranie, cały proces w ogóle był dla mnie taki mega kreatywny i fajny. Stąd mój też sentyment do kaset, że można samemu zrobić dokładnie coś swojego. No i to jest miks do b-boyingu. Zrobiłem go głównie na treningi dla nas i z taką genezą on powstał. I on mi w ogóle zaginął. To jest jeden z których który zapamiętałem, że nagrywałem, tak jak mówiłem wcześniej, przyłożyłem się do niego. Maturę zdałem. Muzyka ci nie przeszkodziła i pasja. Ani matura mi nie przeszkadza teraz, ani w niczym nie pomaga, ale zdana jest. I ten miks też mi gdzieś wsiąkł. Ktoś pożyczył komuś, gdzieś tam ten, i mój kolega z mojej ekipy Don z graficiarskiej Neptun, pozdrawiam serdecznie, jak byłem u niego, przyniósł domo tą kasetę, co niezmiernie mnie ucieszyło. Odpaliłem ją. No jedyne, co mnie cieszy, że jest jakiś progres w miksowaniu. Ale fajnie, sentymentalnie mi się tego słuchało, tych starych kawałków, które nagrywałem. Nie pamiętam dokładnie, co tam było nagrane, dlatego też fajnie było sobie to po prostu odświeżyć. Tą selekcję, nie? Którą wtedy dobierałeś. Dokładnie. No i to był jakoś początek 2000, z tego co pamiętam. Nie pamiętam dokładnej daty, nie? Ale jakiś początek 2000 na 100%. Mhm. Nie? Ale tego było więcej? Nie, to jest jedyna. Jedna kopia. Okay, Wszystkie te, które nagrywałem dla znajomych, to były jedne kopie. Na przykład też z mojemu przyjacielowi Filusowi nagrałem miks. On mi też go przyniósł. Nagrałem, że on wtedy rapował i nagrałem mu z jednej strony instrumentale, żeby sobie mógł ćwiczyć, a wiedziałem, że on lubi też funk z lat 70. I troszeczkę disco, i z drugiej strony nagrałem właśnie takie funkowe rzeczy, nie? Także widzisz, dużo gdzieś tam jakichś rzeczy powstało, o których mogę nawet nie pamiętać. Także mam nadzieję, że część wróci do mnie chociaż na chwilę, żebym mógł posłuchać i nie, to ewentualnie przegrać. Sentymentalnie, nie? No, jasne, wiadomo, pewnie. Bardzo. Nie, to są ciekawe historie, dlatego ja lubię takie historie, dlatego też o nie pytam, bo to jest coś takiego, wiesz, po pierwsze namacalnego, ale też co już poszło dawno temu w zapomnienie i ty sam sobie to przypominasz, tak. Nie? Nie też mówię tak jak o tym materiale samym w sobie, tak. Który się znajduje na kasecie, to jeszcze, no... Ktoś tam to trzymał, nie? I gdzieś zgadza to, gdzie, wiesz, to jest fajne. Cała frajda robieniem, nie wiem, napisu korektorem, robieniem okładki i tak dalej, wiesz, to było naprawdę coś takiego super i myślę, że to jest też magia kaset. No tak, tak. Samo zbieranie jakby kaset też, bo na przykład, tak jak ci wspominałem wcześniej, oprócz hip-hopowych rzeczy zbieram
punkowe, hardkorowe i tak dalej, i tak dalej. Czasami są bandy, które nagrały powiedzmy tylko na kasecie? Jedną kasetę i tyle, nie? I się ten band rozpadał, albo później powstawały jakieś tam kolaboracje, ale pod tą nazwą po prostu wyszła tylko jedna kaseta i zbieranie jakby tego też można to upolować. Nie upoluję tego na winylu. Niektórych rzeczy nie ma na YouTubie nawet, bo nie wszystko jest na YouTubie, ale na kasetach gdzieś tam ciągle jest. Też tego szukam, nie? Także oprócz hip-hopowych też te mocniejsze rzeczy sobie zbieram no i jest radocha, jak się coś takiego znajdzie, nie? Tak zwany digging. A powiedz mi, bo tak ostatnio jak się widzieliśmy, ja w ogóle nie poruszyłem tematu, znaczy poruszyłem, ale nie konkretnie, znaczy poruszyłem temat b-boyingu i tak dalej, ale nie poruszyłem właśnie 3xS, jak to się mówi, stylowa spółka z połem. W ogóle nie poruszyłem tego tematu, jakoś tak mi wtedy wyleciał ten temat z głowy. No powiedz mi, w którym roku stylowa spółka z połem powstała w ogóle? Stylowa powstała jakoś w 99 bodajże, z tego co pamiętam. Ja nie byłem od początku w stylowej. Oczywiście na początku był Decu, był Domel, Futo, Kangur, jeszcze kilku b-boys. Ja dołączyłem później też dołączył Sancho, Bioły. Ja dołączyłem gdzieś też na początku jakoś 2000 roku z tego co pamiętam. Tak właśnie... A było nas sporo. No właśnie sporo, było, tak. Było nas sporo i to też był problem czasami z treningami, bo z różnych miast byliśmy, ale były jakieś tam ważniejsze imprezy, czy coś, to się spotykaliśmy, no i też normalnie się spotykaliśmy. Prawda? Chciałem przejść do nowej kasety, ale w sumie przejdę jeszcze do nowej starej. Czyli do kasety właśnie tej, która już została wydana kilka miesięcy temu. Tak jest. Także, no ty ją znasz, wiadomo, no ty ją produkowałeś, ale no wiadomo, zobaczcie jak ona jest fajnie wydana właśnie, kolorystycznie, bardzo mi się to podobało. Tak, jeśli chodzi o wydanie, naprawdę super. A ty to w ogóle projektowałeś, w sensie ty miałeś taki zamysł tej kasety? Mówię ja o grafice. Miałem taki zamysł tej kasety, okładkę projektował Ivan Tatu, Ivan Zmrok, sprawdźcie sobie, a pomagał mi to poskładać wszystko Święty. Writer z Krakowa. Okej. Okay. Bardzo im dziękuję za pomoc, bo ja tych graficznych rzeczy nie ogarniam, ale oni mi pomogli, że wygląda to tak, jak wygląda, a jak to przyszło, otwarłem pudełko i zobaczyłem, mówię wow, nie? Naprawdę. Nie, no robi, super to tak, robi wrażenie, nie? No i bardzo zależy na poligrafii, żeby poligrafia tak, była fajna, bo. I długa. Długa. Z tego względu, że mnie bardzo cieszyło, jak kupowałem kasety za mało lata, to cały proces wsadzenia do magnetofonu, puszczenia i oglądania, czytania tekstów, pozdrowień i tak dalej, także to samo ja bym chciał oddać słuchaczowi, żeby po prostu by miał co oglądać, żeby to cieszyło oko, no i przede wszystkim ucho. Tak, tak, bo nie wiem czy wiecie, ale my z Pleszem właśnie przed wydaniem tej kasety, no też rozmawialiśmy, jak to wydać, znaczy tak. ja tylko po prostu jakby dawałem swoją opinię, czy Gada. Podpowiadałem po prostu z różnych tam, w różnych kwestiach, no ale wyszło bardzo fajnie. Doświadczenia. Tak, jakiegoś tam minimalnego, tak. Także bardzo fajna, no i fajny bardzo materiał, to już też znany, wiadomo, jak ktoś nie zna, to zachęcam. No i spotykamy się dzisiaj z powodu takiego, że właśnie wyszła druga kaseta, która wprawdzie już wyszła wcześniej, nie mówię o samej kasecie, tylko o albumie, który wyszedł w 2018 roku. Na winylu i na CD. Właśnie, na winylu i na CD i tak naprawdę zabrakło kasety. No i teraz po dwóch latach, w sumie to po trzech. Pamiętam, po trzech latach. Napisałeś właśnie. Nawet, a czemu nie na kasecie? Tak, tak. Kurde, w sumie czemu nie na kasecie? Na wszystkim wyszło, tylko nie na kasecie. No i Plesz no, wydał właśnie Out of Line, czyli album z 2018 roku właśnie na kasecie. No i właśnie to jest tak naprawdę premiera, można powiedzieć, tak żeby ją pokazać. Nie jest w sprzedaży, że tak powiem. Ale ty ją musisz otworzyć, bo to jest rytuał każdego właściciela kasety i nie chcę tego zabierać po prostu. No tak, to jest taka frajda, nie? No to jest tak. Z nowości, nie? Także zobaczcie, tak wygląda Out of Line na kasecie. Po trzech latach. Niektórzy mówią, że to jest reedycja, ale to nie jest reedycja, nie. Tak naprawdę. Nie. Dobra, to muszę otworzyć się, pomęczyć trochę. No i powiedz mi, w jakiej ilości właśnie wyszła ta kaseta i poprzednia właśnie, bo tego też nie spytałem. Obie wyszły w ilości 70 sztuk. 70 sztuk, czyli taki fajny, limitowany, fajnie tak. Limitowane wydanie. O. Wiesz co, ja mam... Często, jak to mówią, kobiety mają prościej. To nie wiem, czy teraz...
Bo mają dłuższe paznokcie. Okej. Okay. Nie mam paznokcia, ale mam wprawę. Masz wprawę? No ty też masz lepszą. Ja mam, ale tak pewnie. Ja to wiesz, biorę nóż i ten. Dobra, już powoli mam, powoli mam. Okej. Okay. Mam to? Nie no, otwieranie sobie płytki nowej. No nie no. Wiesz. Dobra, jest już bez folii. No i teraz patrzymy na zawartość, bo to jest ważne dla mnie, w sensie co jest w środku. Coś widziałeś, nie? Tak, bo w środku nie widziałem okładki. O! Taki fajny taki ten spray, niby spray. Bardzo fajnie to wygląda. No i okładeczka. No dobra. To rozkładam na wizji. Chyba dam radę. No. O, o, o! Nie mieści mi się w kadrze. Taka długa. Proszę. Ładnie, ładnie. No i druga. Aha, okej. Okay. Za okładkę, jakby za cały artwork odpowiedzialny jest Naver. Bardzo mu dziękuję i chylę czoła. W sumie wszystkie moje płyty, do wszystkich moich płyt robił okładki. Oprócz Tribe Called Quest. Robił Naver, a zdjęcia robił Gniewko Głogowski. Także naprawdę chłopaki zrobili tutaj robotę. I tak jak kiedyś opowiadałem, ten blok jest w Katowicach, to jest super jednostka. Mhm. Bo jak swego czasu mieszkałem w Żorach, jeździłem często do Krakowa i przesiadałem się w Katowicach do Żor, to pod tym blokiem słuchałem pierwszych miksów, albo jak robiłem po prostu te kawałki, to sobie je przesłuchiwałem na słuchawkach. I później automatycznie ten blok mega mi się już kojarzył z płytą i chciałem go jakby uwiecznić na okładce, a Naver już dodał tutaj od siebie cały artwork i naprawdę wyszło. Fajnie, fajnie wygląda, no ten blok, tak wiesz, bardzo ładnie. Super jednostka, naprawdę. A u nas jest falowce, u nas są w Trójmieście, też takie bardzo podobne w sensie klimatem, nie? Jedne z największych w Polsce. No tak, tak. Ukazało się, jestem bardzo zadowolony, bo słuchanie na kasetach swoich produkcji jest naprawdę, kurde, czymś super. No właśnie chciałem cię zapytać o tą, wiesz, o jakość też na kasetach, no bo wiadomo, ta jakość jest niby dla ludzi często już teraz, że najgorsza, że kasety to jest najgorszy nośnik w porównaniu do innych, do winyla, czy do CD, czy do streamów powiedzmy i słuchania tego. Natomiast jak ty na przykład, jak słuchasz na sprzęcie, na przykład tego powiedzmy albumu, czy nawet innych rzeczy, jakie ty masz odczucia? Ten materiał jak przesłuchałem, byłem bardzo zadowolony z brzmienia. Wiadomo, jest to po części gdzieś tam analogowe brzmienie i to nie jest super. Ja też nie lubię takich wycacykowanych do końca, super czystych brzmień, skompresowanych i tak dalej. Dlatego za wszystkie rzeczy, jeśli chodzi o dźwięk, mix, mastering, odpowiada Eprom, który to robi analogowo, za co też mu bardzo dziękuję, bo zawsze robi super robotę i wiesz co, mi to nie przeszkadza. Wiadomo, że kasety, jak są już gorszej jakości, są gdzieś tam zwietrzałe, no to też się traci gdzieś radochę z słuchania, jak nagle ci dźwięk gdzieś zanika albo coś się tam dzieje, ale jeśli jest to dobrze zrobione, to ja na przykład bardzo lubię słuchać i nie mam z tym problemu, że jestem gdzieś tam może lekko przybrudzony, przyszumiony. To jest sam styl właśnie, nie? Ładnie, to o to chodzi. Trzeba lubić. Mhm. Niektórzy lubią, niektórzy nie. Niektórzy chcą może bardziej czyszczyć dźwięk i okej, super. Ale no, kaseta ma swój klimat i ma swoje brzmienie, no i jeśli to kupujesz, to musisz się z tym. No to jest typowo analogowa sprawa, dlatego tak. My lubimy, kochamy ten nośnik i na nim powiedzmy też właśnie się dalej powiedzmy wydaje. Czy ty wiesz, ile masz teraz kaset w kolekcji? O kurde, dobre pytanie. Nie wiem, ale powiem ci, że ostatnimi czasy kupuję tego dosyć sporo. Dużo kaset niestety, te, które miałem z lat 90. Tego miałem bardzo dużo, wiadomo jak to z kasetami, tu przeprowadzka, tu coś, tu komuś pożyczysz i zostało ich, no nie, że niewiele, ale nie na tyle, na ile bym był zadowolony i w perspektywie do tego, ile miałem po prostu kiedyś taśm, nie? Ale zacząłem już od kilku lat jakby zbierać kasety, szukać, no wiesz, ja jeżdżę, szukam winyli, diguję, no to od razu też zwracam uwagę na. Ale są, bywają tam, gdzie jeździć, to. Tak, mam swoje już mety, nawet kasetowe, tak jak winylowe, wiesz. Okay. Także spoko. No jest tego sporo. No nie wiem, ile może być, kurde, ale podejrzewam, że coś w okolicach. No czy sporo jak sporo, no ty masz. No ale to tego. Wiesz, ale to.
Nie wiem, 600, 700 kaset. No to nie, nie mało. No, coś jest takiego. Coś takiego powinno być. No ale cały czas dowożę. Ostatnio byłem w Lublinie, grałem, patrzę, o kurde, i znowu przywiozłem sprzęt. Tu przejeżdżałem przez Warszawę, mówię, kurde, tu jest sklep, ile mam do przesiadki, godzinę, pyk, szybko przejechałem winyle, patrzę kasety, znalazłem coś fajnego. Także, także cały czas gdzieś przybywa, no i będzie przybywało, bo cieszy mnie ten nośnik, lubię słuchać z kaset, lubię słuchać z winyli, kocham muzykę. Na każdym praktycznie nośniku. Może mniej CD zbieram, no bo tego już by było za dużo, jakby CD nie cieszy mnie tak bardzo jak kaseta i winyl, no ale też jest ok. Ale ja mam podobnie, bo, no bo to jest to i to, w sensie mówię winyl i kaseta jest no, brzmienie analogowe. Tak. Powiedz mi, kiedy właśnie premiera tego, w sensie kiedy uruchamiasz, że tak powiem, sprzedaż? W następnym tygodniu uruchamię razem z winem. Wiesz, tak zrobimy. No, bo jeszcze muszę zdjęcia porobić. A, no, no, no. Do kilku osób, które kupiły już tą taśmę, wysłałem już info, że jest i też dużo osób mi odpisało, że praktycznie wszyscy, że jednak są zainteresowani, także dużo też tam było osób z chyba twojej grupy kasetowej, także jestem im bardzo wdzięczny za wsparcie, za to, że kupują i ogólnie, że zbierają dalej kasety i że to dzięki osobom, które kupują muzykę na kasetach, to my możemy dalej to robić i tak naprawdę wydawać i cieszy nas to, że ktoś chce to kupić, chce posłuchać i to docenia, napisze miłe słowo czasem, ale przede wszystkim cieszy to mnie, kogoś, kto to zrobił i może wreszcie też mieć kasetę w swoje ręce już bardziej profesjonalnie wydaną niż kiedyś, ale kaseta to kaseta. No tak. No to cóż, dziękuję ci bardzo. Ja dziękuję. Jeszcze jakbyś mógł mi oczywiście za chwilę podpisać. Jasne, nie ma problemu. Te dwie kasety. Another level, even the levels is leveled up. A legend in a clutch on bass and treble thump. Thinking verses in my sleep, but I stay forgetting stuff. The scriptures that I penciled in, get to my will. The love switches then, principle drill. That hub shit again, they ain't done listening. Witnessing it real, ill sentencing, just give them the pill. What's the cost to the greed? Lost speed, trying to fly through the bumps. Sharp teeth, lost sleep, trying to find who to trust. The anthem is the antidote, stamping to the casket's clothes. In one track, get a flash of the globe. Oh, take control. Zobaczcie, Flash w jakiej pozycji podpisuje kasetę. Dobra, więc bardzo dziękuję. Ja również dziękuję. I do zobaczenia przy następnych nowych kasetach. Za 9 miesięcy coś się urodzi nowego. Dokładnie. Tak jest. Także do zobaczenia. Next in the conviction, it's two steps in the position. Dudes flex, I blew breath in the collision. Move left through the exorcism, do the checks. Bless the rhythm, watch kings beheaded for lesser wisdom.